Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Przykazania Boże prowadzą człowieka do Królestwa Niebieskiego. Są to jasne i nieomylne kierunkowskazy. Bywają trudne, ale możliwe do realizacji w jedności z Bogiem. Co jest wielkością człowieka? Wielkością człowieka jest życie według przykazań Bożych. One są na naszą miarę. Nie przekraczają naszych możliwości. Bóg nie daje człowiekowi, którego stworzył, tego, co byłoby niemożliwe dla niego. Jest jednak jeden warunek: nasze życie z Chrystusem. Pamiętajmy, że wszystko jest darem Boga. Nie można żyć darem przykazań, nie żyjąc w bliskości samego dawcy darów, czyli Boga. Moc nasza jest z Boga, a nie z nas. Jezus nie przyszedł znieść przykazania, lecz nadać im pełnię, nadać im pełny sens, napełnić je nową treścią i wypełnić. Jezus przyszedł nadać pełnię naszemu rozumieniu prawa i proroków. Prawo to wyraz Bożych oczekiwań dotyczących moralnego i duchowego postępowania człowieka. Zawiera wskazówki, których Bóg udzielił swojemu ludowi, by umożliwić mu prowadzenie takiego życia, do jakiego został powołany. Bóg dał ludziom prawo, by mogli dzięki niemu uporządkować swoje życie. I posłuszeństwo prawu można zobrazować jako chodzenie ścieżką wytyczoną przez Boga. Aby je zachować, należy się w nie wpatrywać, czyli je kontemplować. Ono strzeże ludzkiego życia. Jest źródłem radości i medytacji. Jest dla nas dobrym doradcą i lampą, która świeci w ciemności. Nasze życie wymaga ładu. Dzięki temu wiemy, co jest ważne, co mniej ważne, a co nieważne. Żeby tego, co ważne, nie niszczyć, ani też nie odrzucać, trzeba w tym, co mówi Bóg, znajdować odpoczynek, radość. Trzeba się zatrzymać i wejść w myślenie, które proponuje Jezus. Prawo Boże jest darem porządkującym ludzkie życie. Słowo Boże wprowadza ład, harmonię, łagodność w życie człowieka. Zauważmy, że tam, gdzie jest propozycja porządku, tam też konieczność jasnego nazwania i oddzielenia dobra od zła, uczciwości od nieuczciwości. Porządek wymaga zależności jednej osoby od drugiej. Ta zależność nie jest uzależnieniem się, niewolą, lecz powierzeniem z zaufaniem swojego życia i bezpieczeństwa w ręce drugiej osoby. Będąc zależnym, nie jestem zwolniony od rozeznawania tego, co jest mi proponowane.
zależność powinna być rozumna i odpowiedzialna. Brak tych wartości może prowadzić do niepotrzebnego cierpienia i chaosu, cierpienia, którego Bóg nie chce. Akt dojrzałej zależności jest równocześnie aktem pięknej miłości. Jezus przez swoje prawo nie uczynił człowieka niewolnikiem, lecz synem, bratem, przyjacielem. Jeśli w zależności nie ma obszaru wolności, szacunku, nie można mówić o zależności zdrowej, czyli chrześcijańskiej, ewangelicznej. Jeśli w zależności nie wchodzimy w poznanie i umiłowanie Boga, to mamy do czynienia z uzależnieniem drugiego człowieka od siebie samego. Wypełnianie prawa wskazuje na to, że człowiek znalazł dla siebie miejsce do zamieszkania. I tym miejscem do zamieszkania dla nas jest serce Boga.